21 grudnia około godziny 16.30 dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o możliwym zatruciu tlenkiem węgla w jednym z mieszkań w domu przy ulicy Wolności 43 w Bielawie. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy, w tym OSP z Bielawy. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali troje osób, w tym dwoje nastolatków, które ewakuowały się z mieszkania po włączeniu się czujki tlenku węgla. Strażacy w przewietrzonym mieszkaniu stwierdzili niewielkie stężenie czadu, którego źródłem mógł być gazowy przepływowy podgrzewacz wody. Po wyłączeniu urządzeń gazowych i przewietrzeniu mieszkania obecności tlenku przyrządy nie wskazywały. Przybyły zespół ratownictwa medycznego nie stwierdził w wydychanym powietrzu przez lokatorów tlenku węgla. Strażacy zalecili zarządcy domu, jak i opiekunowi mieszkania nie używania urządzeń gazowych do czasu ich przeglądu. Tym razem czujka czadu zapobiegła zatruciu, jak i tragedii. Może warto kupić bliskim jako prezent na nadchodzące święta.